Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to szczególne wydarzenie. Dlatego w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni pod hasłem Rok Niepodległej prowadzone są działania mające na celu upamiętnienie tej historycznie ważnej daty. W ramach projektu 11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się pierwszy historyczny konkurs gminny Ludzie, Idee i Czyny. Twórcy niepodległego państwa polskiego, w którym udział wzięli uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Bogatynia. Konkurs rozpoczął się częścią artystyczną, w której swoje muzyczne umiejętności zaprezentowali uczniowie trójki. Następnie głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Beata Wiśniewska, która przywitała zebranych gości i uczniów, oficjalnie rozpoczynając konkurs. Burmistrz miasta i gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz podkreślał, jak istotna i ważna dla wszystkich Polaków jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniom biorącym udział w konkursie burmistrz życzył powodzenia. Żeby być dobrym Polakiem, na pewno tę historię trzeba znać i trzeba wiedzieć, jak różne koleje losu przechodziła nasza ojczyzna i że dokładnie 100 lat temu stało się tak, że poprzedzone było to wieloma próbami, w końcu zaświtała nam niepodległość. Stało się to, jak wiecie, dokładnie w roku 1918. Cóż, to chciałbym powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję, że chcecie w tym wspaniałym projekcie uczestniczyć i chcecie również jakby mieć swój wkład, bo to, co, do czego przystępujecie, to nie tylko, tak jak powiedziałem, poznawanie. To również pewna troska o to, żebyście Wy i kolejne pokolenia, powiem tak troszeczkę może do przodu, i Wasze dzieci również czuły tego ducha historii, który bardzo mocno wiąże się z wartościami patriotycznymi. Bardzo Wam dziękuję. Oczywiście wszystkim życzę sukcesu, bo to wydarzenie niewątpliwie jest jednym z najważniejszych w naszej historii. Test, z którym musieli zmierzyć się uczniowie, wymagał od nich przygotowania oraz szerokiej wiedzy historycznej. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w kręgielni szkoły. Warto zaznaczyć, iż Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni opracowała bogaty program rocznicowy i zaplanowała szereg różnorodnych wydarzeń w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta akademia i podsumowanie działań odbędą się 11 listopada 2018 roku.